Witam serdecznie, starszy szeregowy Witold Ostynowicz, 5. Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie, ale dziś oczywiście z ramienia Biura Programu do Spraw Zostań Żołnierzem. Jesteśmy w bardzo charakterystycznym i technicznym miejscu, ponieważ Wojskowa Akademia Techniczna oczywiście ze stolicy. Będziemy mieli zaszczyt i okazję porozmawiać z panią porucznik Sylwią Zawadzką oraz panem sierżantem podchorążym Piotrem Bogdańskim. Wyjątkowo powinno zacząć się od kobiet, ale mam tutaj konkretne pytanie dedykowane do pana sierżanta podchorążego. Panie sierżancie, zasadnicza różnica pomiędzy byciem oficerem na AWL, a oficerem po VAT. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej zostaje nie tylko oficerem, ale posiada również wykształcenie wyższe techniczne i taka jest główna zasadnicza różnica. Dziękuję, bardzo konkretna odpowiedź. Zostajmy przy panie sierżancie. Jaka jest w takim razie specyfikacja pracy pana sierżanta podchorążego? Jak pan sierżant wyobraża sobie przyszłość po VAT-ie? Chciałbym objąć stanowisko dowódcze. Zdecydowanie dowodzić ludźmi, tak? A czy w takim razie, panie porucznik, są alternatywy dla dowodzenia, jeżeli chodzi o służbę po VAT-ie? Tak, w zupełności można pójść do instytutów wojskowych badawczych, do instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Także tutaj ta druga ścieżka jest o wiele bardziej naukowa. Tak, stopnie Alfa, Bravo, Charlie, Delta, CBR, cyberprzestrzeń, też mi to jest znajome ze służby dyżurnej. A czym w takim razie pani porucznik się zajmuje? Ja na VAT-ie zajmuję się, jestem starszym inżynierem, prowadzę laboratoria z żołnierzami, a także prowadzę prace badawcze na Wydziale Elektroniki. To bardzo konkretny, techniczny temat, a przede wszystkim służba w wojsku, pani oficer. Chciałbym w takim razie zapytać, skąd kobieta w armii podjęła decyzję o takiej charakterystyce swojej służby? Jeśli chodzi o to, dlaczego wybrałam wojsko i dlaczego wybrałam VAT, no to jest na pewno praca, która wymaga dużo dyscypliny. Ja byłam związana ze sportem przez całe życie, więc tutaj bardzo się wpisywałam w tą służbę. Ponadto praca na VAT-ie daje niesamowitą możliwość do rozwoju. Dzięki czemu oprócz wykształcenia wojskowego mamy wykształcenie techniczne, które również może być zabezpieczeniem naszym na przyszłość i możliwością zarabiania trochę pieniędzy. Oczywiście. Kobiety w wojsku jak najbardziej? Jak najbardziej. Ja też jestem za. Im nas więcej, tym lepiej w wojsku. Dziękuję ślicznie za tę rozmowę. Miałem wielki zaszczyt porozmawiać z panią porucznik Sylwią Zawadzką, panem sierżantem podchorążym Piotrem Bogdańskim. Spokojnej służby życzymy. A my chcielibyśmy przejść na stanowisko do pana majora, pan major Łukasz Kiszkowiak. Witam, panie majorze. Jesteśmy w tej chwili przy sprzęcie, który rozumiem kandydował do nagrody Defender. Ale myślę, że nikt lepiej nie opowie o tym sprzęcie niż sam pan major, który właśnie jest tutaj. Witam serdecznie, panie majorze. Witam wszystkich. Bezzałogowy statek powietrzny Wabik, jest to autonomiczny śmigłowiec, czyli wykonuje swoje zadania w pełni samodzielnie. Start, wykonanie lotu i lądowanie, start i lot oczywiście po wcześniej zadanej trasie. Zadanie, nadzorowanie z powietrza, monitorowanie obszaru do kilkudziesięciu kilometrów oraz udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. To jest bardzo istotne. Czy to jest konstrukcja adeptów VAT-u, czy generalnie konstrukcja z zewnątrz? Jest to produkt, który powstał od samego początku, od kartki, poprzez realizację, wykonanie Wojskowej Akademii Technicznej. Zatem jako żołnierz zawodowy jestem pod olbrzymim wrażeniem. Dziękuję ślicznie, panie majorze. Życzymy spokojnej służby i pozdrawiamy oczywiście VAT. Zapraszam serdecznie w tej chwili do sprzętu, który nazywa się charakterystycznie Rochatyniec. I na miejscu mamy tutaj pana porucznika, pan Marcin Dajewski. Witam serdecznie, panie poruczniku. I jeżeli jesteśmy przy Rochatyńcu, a jesteśmy przy sprzęcie, który kandydował także do nagrody Defender, chciałbym się dowiedzieć, co to jest. Dla mnie to jest robot, ale... Tak, jest to robot, inżynieryjny robot wsparcia Rochatyniec. Jest to robot o napędzie hydrostatycznym. Układ jeden składa się z 6 kół, każdy koło jest niezależnie napędzany silnikami hydrostatycznymi. Zawieszenie jest o wysokim skoku, dzięki czemu mamy dobre własności terenowe. Mamy też możliwość wykonywania prac ziemnych. Z przodu robota znajduje się lemierz, ale jak widać jest on zamontowany na szybko złączu, dzięki czemu mamy możliwość zamontowania dowolnego innego osprzętu dostępnego na przykład na rynku cywilnym. I mamy również manipulator. Manipulator jest o dużym zasięgu 5 metrów i na tym maksymalnym wysięgu mamy możliwość podniesienia elementów o masie do 200 kg, czyli tutaj przy tym zasięgu jest to dość
Panie poruczniku, zasadnicze pytanie, jakie jest zadanie takiego robota? Chodzi o rozminowywanie, czy... Tak, rozpoznanie terenu, rozpoznanie dróg, usuwanie materiałów niebezpiecznych, ale jak tak wcześniej powiedziałem, mam tutaj możliwość zastosowania szerokiej gamy osprzętów, więc no, co chce użytkownik zrobić, to właściwie może. Jest to jakaś baza robocza, bazowy robot, tak, na którym można różne osprzęty zamocować. Czyli przyszłość jest jeszcze przed nim, czy już był w boju? Dokładnie, był testowany, można powiedzieć, w boju takim poligonowym, natomiast przyszłość jeszcze bojowa, typowo przed nim. Czy to jest stricte konstrukcja Wojskowa Akademii Technicznej? Jeżeli chodzi o część mechaniczną, tutaj układ sterowania tym, to tak, natomiast cały robot powstawał we współpracy z innymi podmiotami i przykładowo WB Electronics zajmowało się komunikacją elektroniczną ze sprzętem, między sprzętem a operatorem, natomiast konstrukcję samą wykonywała Hydromega. Dziękuję ślicznie, panie poruczniku, za tę konkretną odpowiedź. Pozdrawiamy VAT i życzymy spokojnej służby. Przechodzimy na finalne miejsce. Finalne miejsce znajduje się dosłownie kilkanaście metrów od nas. Zawitamy u pani porucznik Kingi Redzy. W tej chwili czuję się troszeczkę jak w programie Creeps. Chodźcie, pokażę wam, jak mieszkam, ale nic bardziej mylnego. Teraz pokażę wam bardzo ekwilibrystyczny sprzęt. Sprzęt podwodny, skonstruowany przez kobietę. Przez panią porucznik, panią oficer. Jesteśmy w tej chwili u pani porucznik. Pani porucznik nie wie, że to jest ten moment. Atakujemy z zaskoczenia. Pani porucznik Kinga Reda. Miałem okazję być tutaj wczoraj, zrobić krótki wywiad środowiskowy i byłem bardzo zaintrygowany tym, co pani porucznik skonstruowała, bo jest pani porucznik autorem tego sprzętu. Jestem kierownikiem. Projekt powstał wraz ze współpracą z podchorążym Konradem Mikrzewiczem. Powstał on w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej na koncepcję i realizację projektu bezzałogowego systemu morskiego. Nasz system składa się z trzech bezzałogowych systemów morskich, które działają w wersji Max i w wersji Mini, tą, którą widzimy tutaj. Poza tym łódkami mamy też moduł nawigacji, który łączy działanie tych wszystkich naszych BSM-ów, a także moduł analiz, tak aby wyciągnąć z tych danych, które pobieramy za pomocą wbudowanych echosond, jak najwięcej informacji. Projekt nazywa się Azor. Skąd nazwa? Azor, po pierwsze, bo szuka, potrafi, jak powiedzmy pies, ale jest to autonomiczny zespół obrazowania rozpoznawczego. Bardzo lubię te skróty wojskowe, koncepcja nazwy, a potem piękny skrót obrany, dokładnie tak. Czy to działa na zasadzie sonaru? Tak, to działa na zasadzie sonaru, działa on zupełnie autonomicznie, możemy nim sterować z komputera, siedząc za biurkiem w innym miejscu, a łodzie po dostarczeniu oczywiście na brzeg jeziora czy zbiornika wodnego wykonują swoją misję. Czyli mówiąc w prosty sposób, dla osób, które nie siedzą tak bardzo technicznie jak pani porucznik w temacie, możemy wspierać na przykład ekipę petwonurków, która poszukuje na przykład zaginionej osoby pod wodą? Zdecydowanie tak, jesteśmy ich w stanie wręczyć. System sam znajdzie taką osobę albo coś, co mógłby ją przypominać i nas o tym poinformuje. Zrobi to zdalnie za pomocą trzech łodzi, więc to będzie działało znacznie szybciej. Możemy płetwonurkom wysłać obraz podwodny? Tak. Środowiska, w którym się znajdują? Dokładnie, nie ma to żadnego problemu. Pani porucznik, kawał świetnej roboty, kobieta w armii, pani oficer i proszę, tak niesamowite techniczne sprawy życzymy. Spokojnej służby i serdecznie pozdrawiamy VAT. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Zostań żołnierzem.